Gracjan debiut w drugiej połowie w barwach Krakowi. No jak byś ocenił te swoje 45 minut w meczu przeciwko Podbeskidziu? Przed meczem założyliśmy razem z trenerem, że jakikolwiek nie był to mecz, to najważniejsze jest zwycięstwo. Drugie najważniejszy plan jest to, aby pokrzesić to zwycięstwo swoimi założeniami. To myślę nam się udało. Druga połowa była troszeczkę chaotyczna, należy to poprawić, natomiast w pierwszej połowie bardzo, bardzo dobrze sobie radziliśmy. Trzeba pamiętać, w jakim punkcie się teraz znajdujemy, że jesteśmy dopiero po pierwszym tygodniu przygotowań, ale myślę, że idziemy w dobrym kierunku, tak aby być przygotowanych w 100% na Górnik Zabrze. No, trener Podoliński już położył swoją rękę na Krakowi, to widać chociażby po ustawieniu, w jakim rozpoczęliście to spotkanie. Jak ty się czujesz w tym ustawieniu z trójką w defensywie? Tak, widzimy samych po mistrzostwach świata, jak wygląda dzisiejszy futbol, że dużo już drużyn nacji już gra ustawieniem 1-3-5-2. Także myślę, że futbol będzie zmierzał w tym kierunku. Jak się czuję, miałem raz okazję grywać w reprezentacji Polski do lat 20 w takim ustawieniem i myślę, że z biegiem czasu, z dnia na dzień będzie to przebiegało w dobrym kierunku.